Ta historia przydarzyła się mojej cioci. Mieszkała ze swoim mężem i córką w domu zaraz obok nas, dzięki czemu mieliśmy zawsze bardzo dobry kontakt. Ciocia pracuje w szkole jako nauczycielka. Ma bardzo daleko do pracy, więc postanowiła wynająć coś bliżej szkoły. Jej mąż i córka mieszkają dalej w domu obok nas, a ciocia przyjeżdża tu tylko w weekendy. 4 lata temu, gdy wszystkich zamknięto w domach z wiadomego powodu, ciocia wróciła do swojego domu, jednak zachowywała się bardzo dziwnie. Przestała jeść i nie chciała z nikim rozmawiać. Pewnego dnia postanowiłam pójść do nich, żeby pobawić się z moją młodszą kuzynką. Zastałam ciocię stojącą przy ścianie, rozmawiającą z własnym cieniem. Gdy na mnie spojrzała, przeszły mnie ciarki. Po chwili zapytała mnie, kim ty jesteś? Jej mąż, a mój wujek miał już tego wszystkiego dość i postanowił wezwać szamankę. Gdy ta przyjechała i zobaczyła ciocię, natychmiast stwierdziła, że stoi za tym zły duch, który ją kontroluje. Następnie zaprowadziła ciocię do pokoju i zamknęła drzwi. Po 3 godzinach wyszła i powiedziała, że duch nie daje spokoju, dopóki nie damy mu koziej krwi. Kolejnego dnia wujek kupił kozę, następnie ją zabił, a krew przelał do słoja. Słoik z krwią wręczył szamance. Nie mam pojęcia, co dalej z nią zrobiła szamanka, ale to zadziałało. Ciocia znów zaczęła zachowywać się normalnie. Mimo to nie chciałam jej denerwować, dlatego postanowiłam nigdy nie rozmawiać z nią o tym incydencie.